Dzień dobry. Dzisiaj piątek, 16 grudnia. Czytam teksty biblijne przeznaczone na ten dzień. Psalm 139. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. I Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. W nim żyjemy i poruszamy się. Jesteśmy. Bóg patrzy. Bóg wie wszystko o tobie. Bóg zna każdą twoją myśl. Bóg widzi wszystko, co robisz. Bóg słyszy każde twoje słowo. Drodzy, te myśli mogą wywoływać u różnych ludzi skrajnie różne emocje i uczucia. Dla jednych mogą one kojarzyć się z postacią Wielkiego Brata, rodem z powieści Rok 1984 George'a Orwella. Wielkiego Brata, który patrzy, obserwuje i śledzi każdy krok obywateli, czekając na najmniejsze przejawy nieposłuszeństwa, po to, aby ukarać, przyłapać na gorącym uczynku i osądzić. Niestety, ale w ten sam sposób niektórzy postrzegają także Pana Boga jako wszechwiedzącego, wszechobecnego i bezlitosnego sędziego, przed którym trzeba cały czas mieć się na baczności i skrupulatnie pilnować się, żeby w niczym nie podpaść. W takich ludziach powyższe słowa mogą wywoływać niepokój, niepewność, zwątpienie, albo nawet i strach o to, czy na pewno są wystarczająco dobrzy, wystarczająco grzeczni, by zasłużyć na Bożą łaskę i miłość. Ale na szczęście jest też inna możliwość. Słowa zbadałeś mnie i znasz, ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka, a także te drugie z Dziejów Apostolskich, w nim żyjemy i poruszamy się, jesteśmy. Kiedy patrzymy na Boga jako na dobrego rodzica, mogą dać pokój, poczucie bezpieczeństwa i pewności, poczucie bycia kochanym. Pewność, że cokolwiek by się nie stało w naszym życiu, Bóg jest blisko, gdy tego potrzebujemy. Pewność, że On nas rozumie w całym skomplikowaniu i pogmatwaniu naszych myśli i sprzeczności, jakie potrafią nami targać. On zna nasze serce. On rozumie nasze intencje, nasze motywy, wie, czym się kierujemy w życiu. Bóg, jako dobry rodzic, swoją obecnością chce nas wzmacniać w naszym życiu, dodawać sił i odwagi do codziennego życia, do wiary, nadziei i miłości. Bóg patrzy. Bóg wie o tobie wszystko. Bóg zna każdą twoją myśl. Bóg widzi wszystko, co robisz. Słyszy każde twoje słowo. Jakie uczucia wywołują w tobie te słowa? Co one z tobą robią? Niech to pytanie wam towarzyszy przez cały dzisiejszy dzień. Zostańcie z Bogiem. Amen.